wydaje mi się, że nie ma co szukać złotego środka. Po prostu trzeba przyjąć, że odmiany, którą uprawiamy, powinniśmy na polu uprawiać może 3-4, góra 5 sezonów wegetacyjnych i się z nią żegnać, biorąc odmianę nowo zarejestrowaną, która na pewno, bo to jest warunek rejestracji, będzie wyżej plonowała niż te odmiany, które już są zarejestrowane. W Polsce i w całej Europie taki efektywność postępu hodowlanego jest to około 60-80 kg nasion z hektara, czyli nowo zarejestrowane odmiany o tyle wyżej plonują od tych, które już są w krajowych rejestrach rocznie. W związku z tym może nie warto walczyć co roku o 60 kg i co roku brać topową odmianę nowo zarejestrowaną, ale tak po 3-5 latach, czyli już o 240-300 kg warto powalczyć. Więc ta żywotność odmiany na naszych polach powinna być moim zdaniem nie dłuższa niż 5 lat, a tak optymalnie 4-5 lat i powinniśmy sięgać po odmianę nową, nowo zarejestrowaną. AgroSieć. Z nami osiągniesz więcej.